Pokaż mi swoje towary. Watch Newt 566. A więc, siemaneczko, ziomeczka, jestem Wojtuch 56, witam was w kolejnym odcinku z serii Assassin's Creed 2 i nagrywam to drugi raz, ponieważ wcześniej próbowałem to nagrywać OBS-em, który zresztą teraz nagrywam, ale przez to, że dałem kodek programowy, no to się oczywiście nagranie zjebało i oczywiście Ezio musiał się wyjebać na dół. Więc jeżeli teraz po przestawieniu kodeku na sprzętowy to nic nie pomoże do naprawy tego nagrania, to się przestawię na Bandicama trudno. I nie będzie takiego fajnego wyrównania rozdzielczości. No ale cóż. Bo ogólnie sama gra nie obsługuje tutaj formatu 16:10, tylko sobie gram w 16:9 i mam paski na górze, ale wy oczywiście w OBS-ie tu... Kurde, mam przez stery. Oczywiście wy tutaj w OBS-ie widzicie... normalny, dopasowany, format 16:9. Czekajcie, na chwilę przerwę nagranie, by uregulować te przestery. Okej, a więc wróciłem i czemu mam tak mało klatek OBS-ie? Okej. I ogólnie tak, mam nowy monitor, aczkolwiek niestety to jest monitor 16:10. Trochę nie dogadałem się ze specyfikacją, chociaż... no... pisało, że to jest rozdzielczość HDR-i, no ale może to jest po prostu patrzenie. Ale przynajmniej ogólnie jest większa rozdzielczość. No i co jest, że jest mniej klatek? Dlatego, że jest na sprzętowy kod. Na trudny. Jak czasami będą dropy, przynajmniej na OBS-ie, bo ogólnie u mnie, no to w miarę to można normalnie grać. Pogwiary. Tak, jak mówiłem wcześniej, niestety ta gra mi się zjebało, dlatego teraz tutaj nagrywał tą sekwencję jak Leonardo da Vinci. W tym odcinku zresztą naprawił te nasze ostrza asasyńskie. To potem będą emisje, zaraz zobaczycie jakie i... O, pióro zebrałem. I mam nadzieję, że trochę zrobię więcej w tym odcinku, ponieważ w tamtym no to oczywiście nie ogarniałem sterowania, ale jak mi się zjebało nagranie, to zrobię szybko speedrunna godzinę, no i... ogólnie mam już ogarniętej. Bo akurat na granicy mapy nie. Mam nadzieję, że po te półtorej godziny jakoś więcej zrobił. Załatwimy tego łucznika. Czy... nie ma! Nie. O ty. Dobra. Chodź tu. Co jest? Wziąłem ostrze, ej. Okej. Okay. Nie, bo to jest shift, to jest takie łapanie dziwne. Punkt widokowy zaznaczyłem, dobra, bo tutaj... Ezio, ogarnij się. I chodzi o Q&A, to się pojawi, bo ogólnie z teraz z tej sesji granie, no to zrobię kilka odcinków, no to gdzieś tam w plecy to Q&A. Przy okazji takie inne rzeczy, bo ostatnio tutaj w ekipie działo się dosyć sporo, aż Ezio musiał spaść i moment, czy ja mam jakieś lekarstwa, mam. O kurde. Nic nie widzieliście, panowie. Ej, co jest? Zaraz, dlaczego mam nagle 60? Ej, na razie nie piszę OBS. Wchodzony lodowanie, więc dobrze. A ten sam punkt widokowy, przecież go odblokowywałem. A że to jest jeszcze inny. Ja mówię, jak się tu. Teraz zobaczycie, jaką będziemy mieć misję. Were gone for quite a while. Leonardo likes to talk. That he does, but I trust he did more than talk. Oh. Ej, no chciałem nacisnąć. I've given you the skills. Leonardo's given you the blade. All that remains is the deed. Where can I find Uberto?
According to my girls, he'll be attending an unveiling tonight of Verrocchio's latest work. It will be held at the Santa Croce Cloister. Watch over my mother and sister while I'm away. Of course, Ezio. As if they were my own. I oczywiście naszym zadaniem, głównie Ezio chce to zrobić, jest oczywiście zemsta na Uberto, tym sukin synie, co kurwa zdradził. To jedziemy. O kurde, siano! Tak, tylko teraz oni tak łatwo nie odejdą niestety. A ten już się zorientował. No dobra, będę uciekał. Ej no, kurczę! Nie. Nic się nie dzieje, ja se ucieknę. Na spokojnie. Okej. Okay. Chciał to wespnąć na tą linę? Nie bardzo, no. Kurde. Co ty Ezio wyprawiasz? No dobra, ich zarąbię. To jak na dachu tylko. Kurde! Tu są drzwi. O? Są drzwi jakieś. O matko bosko, dlaczego mnie to zawsze Dobra, tutaj się nie wepsną. Chyba. Nie wepsną, to chyba ich pojeb... Teraz to... Jeszcze, aha, no bo jeszcze tu muszą być ci jebani łucznicy, oczywiście. Się muszę spać, bo Ezio jakoś jak łapie się niektórych powierzchni, to jakoś raz może, raz nie może się to spinać. I ten łucznik, powiem. O, chodź tu. To widzę. Okej. Okay. Go raczej nie ma. Wiesz, nie, ale oczywiście za bardzo się oddaliłem od głównego celu. Co? Gdzie jeszcze mnie ktoś widzi? O jen, serio? Chłopie, idź pan stąd. Dziękuję. Okej, idziemy do głównego. Także mam nadzieję, że w tym odcinku jeszcze mamy minus 6 minut, no to kurczę, już chyba wykonamy ze 4 misje. Zobaczymy. No myślę, że jak zrobiłem speedruna w godzinę, co w serii odcinkowej zajęło to 2 godziny, no to hej. Damy radę. Dobra. Teraz. Spokojnie, Ezio. Nie spadli, żeby cię znowu nie złapali. O. Bo spadnie Ezio. Leczysz. Będzie była ostatnia apteczka. No bo potem i tak się automatycznie jakoś... Maciu. Mam bać łucznika, Roza. Spoko, sprawa. My! Okej. Okay. Snik. Tak. Ło! Wow. Okej. Okay. Dostać się tam. To się uleczyłem i już zmarnowałem HP. Okej. Again with this, you have overstepped your bounds, Uberto. Who are you to speak? Uberto to chuj. You who have crowned yourself Lorenzo di Medici, Principe of Firenze. I've done no such thing. Of course not. Ever innocent. How convenient. At least now we see how far your reach extends, which is to say, nowhere at all. It has proved a valuable lesson for me and my allies. Yes. Your allies, the Pazzi. Is that what this is about? Be careful with your words, Lorenzo. You might attract the wrong sort of attention. Hmm. Okej. Okay. Berto, zajebać.
Nie, nic się nie dzieje. Cicho. Kurde, no Ezio. Dyskretni. Fajnie. O. Edzio, audytorze z Florencji. Z Florencji ogarnij się. Właśnie, jak w czyli sesji zaraz wam pokażę. Chociaż nie, może to zostawię w serii. Zobaczymy. Takie fajne znaczki. Ło. Szybciej, Ezio, kurde! Skakuję z budynku do budynku, to jakoś może się, żeby... Jak wspinać się na sam budynek, to już bardzo. Ojej, serio? Akurat było trzech łóżków. No dobra. Co? Wiecie. Aha, dobra, ja rozumiem, bo to musimy się tak niepostrzeżenie wkraść, nie bezpośrednio na dachy. Tą drugą drogą trzeba. Ezio Auditore da Firenze. Okej, więc musimy drogą marnować. O, mamy hajt. Swoje towary skrzynko. Czemu nagle... Ej, no OBS, ogarnij się. 22 FPS. 20 FPS. Co? OBS-ie. Ogarnij. Kurde, ja sobie tu... Ja ma tu OBS mi odpiekło. No. Co? No wiem, że Ezio czasami jest... Kurde, może też o to chodzi, że za dużo strażników jest wykrywa. No pewnie tak. Ojej, znowu ci... Trzeba się bardziej dołem dostać. Też nie wykryli na ziemi. Będzie audytor z Florencji oczywiście taki... Chyba, że... Zrobimy się w tło, właśnie. Tylko akurat u niej nie... To jest... O, dobra. Jakiś... Dobry. Ej, no kurde. To idą w tę stronę? Nie oddalają się. O, ale tak będę musiał się. O, dobra. To jest też fajne, że możemy sobie taki. Zająć, proszę bardzo. Tak, mamy dużo hajsu, więc. Czemu nie? Jedziemy. Kobiety, jedziemy. A, i to jest, co jest też fajne. Jak potrzebujemy do walki jakoś, to też zadamy do. A, i to. Kurde. Ale to też nie zawsze działa. Właśnie się tak ustawią dziwnie, że... O Jezu! A nie, dobra, tu są oszołowie. Czemu 20... Co? OBS się przestań, ja rozumiem, że tutaj jest dużo ludzi, ale bez przesady. No może tu chodzi właśnie o to enkodowanie sprzętowe, że to bardziej sprzęt może. Ale cóż, dobra. Zabijemy Uber, to przynajmniej zobaczcie, jak wygląda ta scena. Kupimy sobie kasę. Tak, wszystko na audytorę, ale ty to nie jesteś jakoś też święty, wiesz? Teraz mnie już zauważyli, że ukryję się tylko za obrazem. Berto. Tam jest. Przejdzie, mogę się tak ukryć. Bawi? No nie bardzo. Zawsze można się ukryć. O, już powróciło aż po dół. Pobiło tak dużej liczby ludności. No ale i tak w grach Ubisoftu to tak jest. Ci zaraz pokażę sprawiedliwość, jebaku ty. Myk. You would have done the same to save the ones you love. Yes, I would.
And I have. Jebaj się. Dobra, uciekamy teraz. Ezio, uciekaj, no. Tylko uciekajmy, trollololo. Panie sobie uciekaj. Co to jest, pióro? Szczycy. Ujeny. Dobra, zabijemy ich szybko. Nie. Tak, chyba nas oni zabiją. O kurde. Spinelamy. Ostatnim razem jak to nagrywałem, to mi lepiej poszło. Ezio, kurde, bo cię zaraz zarąbią. O, klasyczny parkour, dobra. Okej, dobra. Ewentualnie go szybko wyeliminujemy. Myk, dobra. To jest główna Santa Clarita, czy coś tam. Jest 400 florianów, dobra. Teczka. I teraz będzie kolejna misja, prawdopodobnie. Ja dobra, nie będę wam zdradzał, ale powinniście się raczej do. Skoro nas teraz tak szpiegowali. No chcieli nas zajebać, bo zajebaliśmy. Perto. Ano. Zabijem. Przy okazji zabierzemy jego hajsy, myk. Pokaż mi swoje towary. O. Zwaliło mu się ciało, tam a chuj, tak zabiorę hajs. O kurde, nie udało się to już. Co jest? Hop to. A ten tak nie spadnie. Bardzo. Hajs. Wiesz, zapomniałem o tej mechanice. Bo to mechanika pochodzi z pierwszego odcinka. Zapomniałem, a teraz właśnie zapomniałem jak robię tego speedruna. Zadnę bardzo. I proszę bardzo, już popatrz się. Zaraz, chociaż nie jest, tutaj zaraz jak będzie do Paoli. To powinien być ten. Tak, o właśnie, taki znak, proszę bardzo. There's one of the symbols. What does it mean? It must be there for a reason. Wait, that's not possible. This can't be. Hold on. That's computer code. Let me compile it. Szyfrowany plik. Oh shit, it's an encrypted file. Upload it to my computer. I'm a master at decryption. Yeah, I can't. It's only compatible with the Animus itself. Hey, so. Upload it to Desmond then. I can't believe this. Trzymaj, no to... Oj, proszę bardzo. This is... They call me Subject 16. Listen, I don't have much time. There's something that I have to show you. We have been lied to this whole time. Everything we know, everything we've been brought up to believe, it's wrong. Okay, I've uploaded the evidence, the file that proves it all. But I've split it into 20 pieces and locked each with a code. Can't be too careful. Queen Isabella. No, not her. What century is it? Never mind. I've hidden the code to the first file inside this program. Find it. Find them all. And along the way. No, także taka dodatkowa stajeczka. Zabija, tak sądzę.
What the heck? How did this get inside our Animus? Oh, the memory core. We transferred 16's memory data from Abstergo into the Animus 2.0. He must have hacked the machine when Vidic left him alone between sessions. Hold on, wait a second. The signs on the walls in Abstergo, the ones written in blood, those were clues. He was telling us to look for them inside the Animus. Rączku odblokuj plik. No oczywiście za pierwszym razem tego nie skupiałem. Po prostu siły wspólne cechy. To prawdopodobnie chodzi o te obrazy z Adama i Ewy. Tylko nie wiem właśnie, czy trzeba je chronologicznie poukładać, czy... Chyba, że czekajcie. Tak. Tak. Bardzo. Tak. Jak? Nie, naprawdę nie wiem. Jak ktoś zna, bo ja potem poznam to, zobaczymy. Okej, teraz tu. Weź Ezio, nie ubierz, co chodzi. Ta Paola nauczyła tych wszystkich sztuczek, którymi się męczyliśmy. Firenze. Where will you go? My uncle Mario owns a villa near Monte. You're still a wanted man, Ezio. What would you have me do then? I've seen posters all across the district. Tearing them down will help the city forget your face. No doubt the heralds also incite the public. Bribe them, and they'll speak of other things. Or you could hunt those who bear false witness against you. They traded dignity for coin. Their loss would not be mourned. Do any of these things, and you should be free to leave. No, także musimy po prostu jakoś wyłazać swoją twarz, ale tutaj najlepiej to się sprawdza po prostu rozrywanie afisz, dlatego że urzędnicy tak nagle z dupy znikają, a samych tych jakichś przywódców do zabicia nie znalazły. O, znowu punkt. Dlaczego? It'll also tell you if the notoriety level is part of Ezio's memory or not. Dlaczego tutaj się... Ale to nic. Bardzo. To ładnie oda i skok wiary. Upsiad. Akurat są jacyś strażnicy zajebni. A afisz... Aj, bab. Babu urzędnika. No nie wiem, spróbuję się zdawać, ale raczej to... Dobra, czyli trzeba dostać... Wodę. Myk. Ojej. Dobra. Tam. W ogóle ciekawostka jest taka, że tych afiszy jest w pizdu, a tak naprawdę musimy zerwać tylko 3. Trochę to jest... Ale cóż. Teraz coś się zmieniło? Nie wiem. Tyle to mi się podoba, ale... Przesłać. To może się nagle naprawi. Jak też ostatnio tak było, no to się jakoś naprawił. O Jezu, Ezio!